zostaniesz tak sam. Kurde, weź, ja nie mam tyle czasu. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Rok, po drugiej stronie kamery jest moja żona. Cześć, kochanie. Cześć, po raz trzeci. Trzeci raz nagrywamy. Jestem wysoka, jeszcze nie. Dobra, dawaj. Okej, będziemy robić dzisiaj mojito. To jest drink bardzo dobry, bardzo smaczny, szczególnie na gorące dni. Te produkty, które są na stole, to wszystko, co będzie nam potrzebne. Limonki, cukier trzcinowy, ponoć jest zdrowszy, lód, który zaraz nam się roztopi, oraz mięta. No plus woda mineralna gazowana, która będzie nam potrzebna za chwilę. Zaczniemy sobie od limonek. Według tego przepisu, który wam zaprezentuję, potrzebne jest pół limonki na jedną szklanicę. O! Tak, nauczyłem się na pamięć. Zatem proszę was bardzo uprzejmie. No ale źle zrobiłeś. Jak to? No kurde, anemik. Zaraz się ścieknę. Co zrobiłeś? Że trzeba obrać, czy co? No nie, trzeba je tak wzdłuż, a nie w poprzek. Nie bój się, ja już wszystko. No tak, no właśnie źle, bo nie. Trzeba wyciąć ten środek, ja pierniczę. Nie będzie środka, no patrz, zaufaj mi, kochanie. Jezu, co on robi? O mój Boże. Będzie bez środka. Dobra, a tam w tle się robi moja kawa. Widzisz, nie ma środka. Jest limonka na jedną tą. No. Na jedną szklankę. Jak tak dalej pójdzie, to będzie tylko jedna. I to dla mnie. No jasne. Okej. Okay. Teraz będzie druga. Środek jest gorzki, prawda? No właśnie. Dlatego wykrawam mniejszym. Ups. Wiesz, ta... Ojejku, nie trafiłeś. Oh my god. Co takiego? Co? Lampka jest cały czas na twojej głowie. No to musisz tak, żeby możesz się przesunąć, a wracać. Okej, okay. Dwie łyżeczki cukru trzcinowego. Może być też zwykły, jak nie macie trzcinowego. To nie jest wielki problem. Ale ten kolor cukru też zmienia kolor potem drinka. Więc tak będzie lepiej. Moim skromnym zdaniem. Powinniście mieć jakiś fajny tłuczek, żeby to ubić elegancko i żeby sok wyszedł z tych limonek. To oczywiście daje się zrobić nawet takim podstawowym urządzeniem, jakie ja mam. My nie mamy takich narzędzi super fajnych, kuchennych. No co, jakieś takie barmańskie chyba, nie? Jakie? No takie barmańskie akcesoria już. Tak, tak. Znaczy właściwie taki... Niestety nigdy nie pracowaliśmy w barach. Nie, nie. Taki jakiś tłuczek, czy jakiś coś takiego drewnianego można by mieć. Ale jak widzicie, nie ma wielkiego problemu z tym, bo to się bardzo fajnie daje wycisnąć wszystko elegancko. Powtórkę zaraz zrobię w drugim. Już teraz wam mówię, że to jest pyszne. Oblizanie takiej łyżki to jest rozkosz, której ledwo się opieram. Ej, ale zapomniałaś dać miętę, mi się zdaje, bo to też się wyciska chyba raczej razem z tym, nie? Tak? Chciałem miętę dać na końcu, bo ta mięta, jak się ją wrzuci tutaj teraz, no, to ona się robi taka traci na uroku. Ale to nic. Aha. To zrobimy tak. Nie, masz rację. Znaczy nie, bo ty tak kiedyś mówiłeś, że się tam... Wiem. Nie pamiętam, bo może później się tylko wrzuca. Trzy listki mięty tutaj. Dwa. I trzy listki mięty tutaj. No, oczywiście straci na urodzie zdecydowanie tam. No to może nie wyciskaj tak bardzo, będzie taki intensywny, miętowy bardzo. Ach, na pewno będzie pyszne. To mój trochę mniej. Który jest twój? Właśnie ten, który zaraz robisz. Dobrze. No to można jeszcze dla urody dodać miętę na wierzchu. Dobra, mamy to. Teraz należałoby przygotować trochę lodu. I teraz jedna ważna wskazówka. Ten lód trzeba... Co musimy z nim rozdrobić? Rozbić go? Rozdrobić, bo takie duże kostki. W tym całym drinku chodzi o to, żeby ten lód wypić równocześnie z całym napojem. Nie żeby wam został na koniec. On musi być zimny, a zimny jest właśnie dzięki temu, że ten lód jest taki rozdrobniony fantastycznie. Uwaga, panie i panowie, będzie hałas. Tak myślę. Który guzik? Dolny czy górny? Dolny. Dolny. Tam masz łyżkę. Lód mamy zmielony mniej więcej, coś tam zostało na samym dole pod ostrzem, ale to niewielki problem. Rzecz w tym, żeby ten lód skubany był drobny, ale o tym już mówiłem. Spróbujemy to porówno rozsypać do każdej szklanki.
Okej. Jak widzicie, to jest jeden z głównych składników tego napoju. Lód. Dużo, dużo. Którego jest coraz mniej, bo wysypujesz na boki. No to prawda, to prawda. Ja nie jestem specjalnie zaradny w tej kwestii. Dobra. Okej, mniej więcej równo. Teraz zalewamy to wodą mineralną i na chwilę będziecie musieli nam wybaczyć, bo tej wody mineralnej oczywiście wam nie pokażę, bo mnie ktoś po uszach zaraz w komentarzach podsłuchuje. Tam są rurki, wiesz? One też służą do mieszania. Co? Tak też jest dobrze. Ale nie wygląda to zbyt dobrze. Ta-dam! Mojito gotowe. Jak chcecie zrobić z tego prawdziwego drinka, to trzeba tutaj do jednej szklanki dodać 50 ml rumu. Wtedy ponoć jest najlepiej. Pewnie można też inny alkohol, ale my żeśmy mieli okazję pić z rumem i było całkiem dobre.